Wspólnym wykonaniem hymnu Ochotniczych Straży Pożarnych pod tytułem Rycerze Floriana rozpoczął się niedzielny drugi powiatowy przegląd Orkiestry Dętych OSP. Tym razem przegląd odbył się w Brześciu Kujawskim. Po krótkim wspólnym występie Orkiestry Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu, każda z grup zaprezentowała się w półgodzinnym koncercie. W tym właśnie największym miasteczku w powiecie wrocławskim, w niedzielne popołudnie, chociaż nie pogodne, wieczne, ale nie padało i o dziwo sporo mieszkańców Brześcia i okolic uczestniczyło. Miały różny repertuar, w tym patriotyczny, ponieważ Orkiestry Dęte to z natury. To wszystko dobra, ta muzyka klasyczna, sprawdzona w stulecie niepodległości. Musimy wracać do tego i takie przeglądy nas niejako po prostu kierują w tą piękną rocznicę. Rynek starego, prastarego Brześcia, w którym urodził się król Władysław Łokietek. Mogę powiedzieć, że do godzin przedwieczornych jeszcze ludzie byli, były występy, ludzie słuchali, czyli jest zapotrzebowanie, wracamy do tradycji. Na skwerze w Brześciu Kujawskim wystąpiły orkiestry z Brześcia Kujawskiego, Chodcza, Grabkowa, Lubrańca, Śmiłowic i Topulki. W tym roku, podczas drugiego już przeglądu powiatowego Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych, w Brześciu Kujawskim zaprezentuje się 6 orkiestr. 5 orkiestr jest z naszego powiatu, Topulka to orkiestra zaprzyjaźniona. Zawsze też biorą udział chętnie w naszych przeglądach, są z nami zaprzyjaźnieni. Cel takich imprez, proszę Państwa, no orkiestry dęte mają w sobie jakąś siłę, jakąś moc, która przyciąga publiczność, która daje dużo radości przybyłym osobom. I w zeszłym roku powstała taka inicjatywa właśnie zarządu oddziału powiatowego OSP oraz właśnie starostwa powiatowego we Wrocławku na czele z panem Kazimierzem Kacą, aby taki powiatowy przegląd zorganizować. W zeszłym roku pierwsza edycja odbyła się w Lubrańcu, a w tym roku mamy przyjemność jako Brześć Kujawski gościć orkiestry u nas. Mam nadzieję, że to nie ostatni przegląd i będzie on kontynuowany co roku. Spotykają się orkiestry, mogą zaprezentować swój dorobek, wymienić doświadczenia między sobą. Jest to też taka okazja do poznania się między sobą orkiestr dętych. Niedużo jest takich przeglądów i chcemy, aby właśnie te orkiestry z powiatu mogły się spotkać, wspólnie zaprezentować. No i myślę, że ta inicjatywa, która powstała w zeszłym roku, będzie kontynuowana i myślę, że w innych miastach, bo taki chyba był cel, żeby w miastach poszczególnych powiatu odbywały się takie przeglądy. W tym roku mamy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zatem czy te utwory, które będą prezentowały orkiestry, nawiązują właśnie do tej rocznicy? Na pewno wspólny utwór, który orkiestry wykonały, czyli Marsz Pierwszej Brygady. Mieliśmy taki plan właśnie, aby ten utwór wybrzmiał, zagrany przez wszystkie orkiestry, aby w ten sposób upamiętnić. Dokładnie nie znam repertuaru wszystkich orkiestr, ale myślę, że również tam znajdują się utwory podkreślające właśnie to ważne wydarzenie. A myślę, że jak wybrzmiało przez wszystkie orkiestry zagrana Pierwsza Brygada, to był taki symbol właśnie tego, że możemy żyć w wolnym kraju i że upamiętniamy tą piękną rocznicę. Pierwsze orkiestry dęte pojawiły się w starożytnej Asyrii i Egipcie oraz w regionach rzymskich. Ich zadaniem, oprócz przygrywania sygnałów bojowych i reprezentacyjnych, było także zabawianie żołnierzy. Obecnie orkiestry dęte Ochotniczych Straży Pożarnych pełnią istotną rolę społeczną, integrują całe społeczności. Co więcej, uczestniczą we wszystkich uroczystościach lokalnych, kościelnych i państwowych, a także rodzinnych. Z kapelmistrzami wybranych grup porozmawialiśmy m.in. o tym, jakie utwory zaprezentowały orkiestry oraz czy orkiestry te brały udział w poprzedniej edycji przeglądu. Oczywiście braliśmy udział w poprzednim przeglądzie. Mi się wydaje, że są ważne przeglądy powiatowe, bo możemy zobaczyć to, co się dzieje u nas na podwórku. Dzisiaj zagraliśmy utwory różne, przekrój, to były marsze typowo wojskowe. Zagraliśmy wiązankę utworów Casino Royale z filmów o Jamesie Bondzie. Zagraliśmy też troszkę muzyczki rozrywkowej, którą dziewczyny zatańczyły. Były to utwory Abby, były to muzyka też filmowa z bajki właśnie Rybki Sferajny, utwór Karłosz. Ile osób wchodzi w skład właśnie tej orkiestry? Dzisiaj widzieliśmy taki wakacyjny skład. Było dzisiaj nas 22 osoby. Normalnie jest to około 34 osób, plus grupa taneczna, która liczy 11 osób. Jak często Państwo się spotykacie? Próby są regularnie, raz w tygodniu, w soboty całej orkiestry. Natomiast ci, którzy się uczą, którzy
którzy są jeszcze na takim etapie, gdzie więcej troszkę potrzebują uwagi, mają drugi raz w tygodniu zajęcia w środę. No utwory te, jakie Państwo mogli usłyszeć, prawda, no, cóż tam, no, I Love Baby, Żandar Saint-Tropez, Ona tańczy dla mnie. Takie popularne utwory, które są przyjemne dla ucha. Może nie za bardzo ambitne, ale dla ucha są przyjemne. No właśnie, okazuje się, że nawet utwory disco polo może wykonać orkiestra Dęta. Można, jeżeli się chce. Nie jest to naszym ulubionym, prawda, repertuarem, ale zagramy zawsze. No. Jesteśmy ze wsi i tam jest, jak to się mówi, bardzo popularna ta muzyka. 28 osób gra. No, dzisiaj nie było pełnego składu oczywiście, dlatego że no, rodzinne takie układy, wakacje i tak dalej. Prawie 40% nie było członków orkiestry. Jak często się spotykacie i jak często organizowane są próby? Raz w tygodniu, w niedzielę, a zajęcia z uczniami są przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty. I jak długo istnieje orkiestra Dęta? Ta nasza, prowadzę ją dopiero od 10 lat, od 8 lat, od 2010 roku, a założona została w 1926 roku. Czy braliście Państwo udział w poprzednim przeglądzie orkiestry Dęty? Braliśmy udział w poprzednim, w tych muzycznych przeglądach bierzemy udział i tutaj w ogóle gramy na wielu takich uroczystościach, nie tylko uroczystościach, ale przeglądach, festiwalach orkiestr Dętych tutaj w naszym powiecie i w województwie. Wszystkie orkiestry zostały nagrodzone bonami podarunkowymi. W tym roku właśnie powstała taka inicjatywa, bo wiadomo, orkiestry Dęte ciągle czegoś potrzebują. Stroiki, pulpity, smary do instrumentów. I w tym roku powstała inicjatywa, aby każda z orkiestr otrzymała bon do realizacji w sklepie muzycznym. I mamy 6 orkiestr, 3 bony zostały fundowane przez Starostwo Powiatowe we Włocławku, przez pana starostę Kazimierza Kacę i 3 przez gospodarza tego miejsca, czyli przez burmistrza Brześcia Kujawskiego, Wojciecha Zawickiego. Każdy bon opiewa na wartość 500 zł. Myślę, że jest to dobra inicjatywa i że też będzie kontynuowana, bo orkiestry bardzo się cieszą z tego pomysłu, bo jest to dla nich na pewno jakiś tam dodatkowy zastrzyk gotówki i możliwość zakupienia potrzebnych akcesoriów. Wicestarosta Marek Jaskulski nie kryje zadowolenia z faktu, że niemal w każdej gminie są ochotnicze straże pożarne, a co za tym idzie orkiestry Dęte. Dobrze jest, że skoro przed wojną już w tych miasteczkach naszych były orkiestry Dęte, przecież one obchodzą lecia podobne jak porównywalne z leciem powstania straży ogniowych, bo one na bazie tych straży powstawały, rozwijały się już w okresie przedwojennym. Dobrze, że wracamy do tej stałej tradycji i praktycznie wszystkie nasze miasteczka, a nawet i osady, wsie, jak na przykład Grabkowo, wspomniana Topulka, Śmiłowice, mają orkiestry młodzieżowe, które mają i repertuar, można powiedzieć, międzynarodowy, zagraniczny, wszystkie wspaniałe, często przeboje muzyki, a nawet zdarza się, ja wczoraj słuchałem też i w wykonaniu orkiestry Dęte jednej z naszego powiatu, przeboju rockowego, rzadko, ale można to słyszeć. Służy to urozmaiceniu, wzbogaceniu tego wszystkiego, co dobrego się dzieje w naszym powiecie i dobrze, że w ten letnie popołudnie niedzielne do takiego przeglądu doszło. Już kolejnego, przecież niedawno mieliśmy też w Choczu taki przegląd pod nieco inną egidą. Myślę, że będzie okazja, aby podczas naszych uroczystości powiatowych, świąt, których będzie kilka w tym roku, jak również stulecia odzyskania niepodległości, te orkiestry mogły nas cieszyć swoimi wspaniałymi występami. Ważnym aspektem niedzielnego przeglądu było także docenienie żmudnej pracy dzieci, młodzieży i kapelmistrzów, którą wkładają w opanowanie gry na instrumentach dętych. Telewizja CW24, Justyna Iwanicka.